if you get my drift. My tail says hello. O, przy okazji sobie orzeł upadł. Aha, u góry jest złote jabłko. Czyli mam rozumieć, że tutaj musimy jeszcze tam inne dodatkowe rzeczy zrobić pokroju, na przykład zniszcz 3 złote jabłka. Okej. Dobra. Więc teraz w takim razie jeszcze raz ogarniamy temat z silnym Geksem, z Geksem Herkulesem. I spierdzielamy tam. Szybko, 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 szybko. O Jezus Maria, dlaczego? Poczekamy, poczekamy, aż się jeszcze raz, kurde, naładuje ta moja moc, bo... no, są problemy, jak widzicie, delikatne. Let's go! Ej, halo? No, o to chodziło. Ja pierdziule, myślałem, że mi się nie uda, no nie? Ale się udało na szczęście, kurczę. Bo mogło to się różnie skończyć i mogłem teraz, kurde, znowu tkwić tutaj i... I no właśnie, znowu lecieć, kurde, po Herkulesa. A tak to możemy lecieć do przodu. Zastanawiam się, czy te telewizory dadzą nam komary. A nie, po prostu możemy je zepsuć, lol. Szkoda. Bo wiadomo, w Geksie dwójce to inaczej by to wyglądało, no ale mówimy tutaj o Geksie dwójce, a nie o trójce. W Geksie trójce akurat O! Dostałem z niego komar. Komara raczej. To chyba będę wiedział, do kogo wrócić potem, jak ta brama się tam otworzy. To wtedy go też z ogona tak pociśniemy, żeby zdobyć komar następny. Move before I step on you. Elegancko. Patrzcie w ogóle na to, tak trzeba, kurde, z tym frajerem jechać. I oczywiście tutaj powtórzę to, co mówiłem wczoraj, kiedy nagrywałem tamte poziomy. A mianowicie, nie zdziwcie się, jeżeli gra delikatnie będzie klatkować, ale to jest dlatego, że po prostu nie ze względu na mój komputer, a ze względu na to, że jakby za dużo się dzieje w tych poziomach i po prostu sama konsola PS1 nie wyrabiała też. Chyba nawet ten Nitro Rad chyba na ten temat się wypowiadał. O, elegancko, o to chodziło. Trzy posągi Geksa zostały zniszczone, tego Geksa Gladiatora, tak tylko napomknę, bo to jest Geks Gladiator, niczym Ratchet Gladiator. Co tutaj mamy teraz zrobić, skoro ja jestem skoro mam moc zamrażania? Chyba nic szczególnego. No, możemy się tutaj co jedynie dostać. To jest jedyne, co możemy na chwilę obecną zrobić. Ale fajne jest to w ogóle, że jak zmieniamy się w tego, w Geksa Gladiatora, to właśnie leci ta... Znaczy Geksa Herkulesa, przepraszam, bo już mi się myli. Fajne jest to, że leci też inna muzyka, no nie? Że trochę takie budowanie klimatu jest. To mi się bardzo podoba i coś takiego mega fest szanuję. Elegancko. No tam jest ten gnojek, kurde. I żyćko. Zajebiście.
Are you guys playing cards? Spróbuj mnie raz jeszcze zaatakować, to oberwiesz w papę. No, jesteśmy na drugiej stronie i bardzo dobrze. Teraz tak, świnka oczywiście. I patrzymy, jak możemy dostać się do tego drzewka tutaj u góry. Bo ja widzę, że da się jakoś tam dostać. I tam jeszcze checkpoint jest, o proszę. Oczywiście, że skorzystamy, ja mam zamiar tutaj już się spawnić, a nie kurde tam. Bez przesady, moi drodzy. I teraz, co zrobić, żeby tam się dostać? A, już wiem co. Chyba. Jest tutaj power up? Czy nie ma? Bo ja chyba wiem, na co był ten power up cały, ten zamrażający. Przecież on był tam, żeby dostać się do tego drzewka. Na bank. Nie wierzę, że jest inaczej. Yeah, pierdziule, udało się, moi drodzy. Teraz tylko na samą górę, ponieważ tu jabłeczko na nas czeka. Jabłeczko. Złote jabłko na nas czekało. Oj, oj. Ale się cieszę, teraz kurde jestem pełen energii, nie? I chyba teraz trzeba ten, za pomocą tego. Lol, co tu się stało? Chyba się dźwięk coś trochę zbugował, bo to się wszystkie dźwięki na siebie nałożyły. A, faktycznie było coś takiego, że... trochę dźwięki się na siebie nałożyły, ale przynajmniej mamy życie jak i 51 komarów, więc to jest chyba dobry wynik. Będę musiał zaraz total zobaczyć, ile my mamy ogólnie zebranych. Dobra, tu nic ciekawego nie ma, więc możemy wrócić z powrotem, lol. Ile, jak wygląda nasz total? 4 na 10? 4 na 10 dopiero? Ja już myślałem, że to jest 5 co najmniej. Zaraz spróbujmy. Nie udało się. Myślałem, że się uda. Chyba, że tu ten Herkules jest potrzebny. Chyba jest, zdecydowanie jest potrzebny, no bo inaczej nie doskoczymy. Dobra, gdzie ten Herkules Gex jest? Gdzie jego platforma była? On tu był, nie? Jo. Jep, tu był. Chodź, Herkules Gex, robimy porządki na rejonie. Dziękuję, dobranoc. W tym momencie możemy zrobić właśnie coś takiego. Teraz już będziemy mieli bezpośrednio drogę, żeby dostać się właśnie tutaj. Dokładnie tak. W mojej bardzo ulubionej sekcji, bo pamiętam, jak ja tutaj bardzo się męczyłem na live'ach w 2017. Tak więc, no niestety, moi drodzy, ja to wszystko pamiętam niestety. Ja mam... moja najgorsza cecha, jaką ktokolwiek może sobie u mnie wyobrazić, to nie jest, wiecie, jakieś tam kłamstwo, manipulacja, oszukiwanie czy jakieś tam inne rzeczy. Tylko moją najgorszą cechą jest to, że ja mam zbyt dobrą pamięć do takich rzeczy i mi zbyt dużo rzeczy jakby takich niefajnych potrafię sobie zapamiętać bardzo, więc no niestety no ten poziom ma trochę przez to przesrane, jak to się mówi. To będzie jeden chyba z dłuższych odcinków, jak nie najdłuższy. Bo, no nie oszukujmy się, my nawet jeszcze pilotu pierwszego nie zdobyliśmy. Gdzie już w innych poziomach mieliśmy albo pierwszy pilot, albo zdobywaliśmy już drugi, więc... Tak delikatnie słabo bym powiedział. Czemu tego tak od razu nie zrobiłem? Byłoby lepiej. I poczekajcie chwilę. No dobra, jesteśmy w takim razie na drugiej stronie. 60 już komarów mamy, wow. Za niedługo będzie stówka. Jak tak dalej pójdzie.
Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, bo się trochę wścieknę. W szczególności, że w tym poziomie nie mam zamiaru omijać komarów. Tylko naprawdę będę co do joty szukał każdego. No bo kurde, to jest jeden z dłuższych poziomów. A wiecie, co to oznacza, kiedy ja zgubię komara w jednym z dłuższych poziomów? To możecie sobie już sami dopowiedzieć. Jakie emocje by mi towarzyszyły w tym? Czy byłoby to, nie wiem, radość z tego, że zgubiłem? Czy to byłaby taka opera wrzeszcząca? No nie wiem. Macie różne tutaj warianty do wyboru. Jesteśmy Geksem Herkulesem, spoko, więc teraz tak. Skoro jesteśmy Geksem Herkulesem, to możemy coś przesunąć, no nie? Ja myślę, że możemy to przesunąć. Milton Bird is the name, something's my game. Is it the columns or the pillars that so great to me? I smell heroes, my friend! Nie mówcie, że zmarnowałem Geksa Herkulesa, błagam was, proszę. Aha, to możemy to przesunąć akurat. Hey! Are you guys playing cards? Trochę zaczynam sobie główkować, jak ja mam to zrobić. I może zaraz coś wymyślę. Toga, toga, toga. Już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba będzie te kolumny właśnie przenieść tutaj, żeby dostać się do tego żetonu bonusowego. Mam rację? No pewnie, że mam. Ale coś poza tym? Czy tak nie za bardzo? Wiecie co? Wypadałoby tą kolumnę jakoś przesunąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam gdzieś, ale... Właśnie kurczę pieczone, nie wiem jak to zrobić. Bo nie wiem po co bym miał tam ją przesuwać. Kurde, tyle główkowania. Na jeden poziom, serio. Mnie bardziej zastanawia teraz inna rzecz. Jak ja mam dostać się tutaj. Nie zastanawia, jak ja mam się dostać teraz na tamtą stronę. To jest dla mnie bardzo nurtujące pytanie. Chyba że... No właśnie! Elegancko jesteśmy na drugiej stronie. Szapoba, dzień dobry, witam serdecznie. O! I elegancko! Co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy, chyba. 72, o! I brama się otworzyła. Super! To mnie bardzo pocieszyło w tym momencie. Znaczy, może nie do końca, bo spadłem w dół, ale... Możemy się teraz dalej dostać chyba. A tu jeszcze żeton bonusowy na nas czeka. No przecież. Tam jakieś platformy są. Ciekawe, dokąd one nas doprowadzą. Nie, no, chciałem zrobić tak, żeby nie oberwać, no ale no już trudno, oberwałem, to muszę niestety się z tym pogodzić. Jesteśmy po drugiej stronie. No widzicie, patrzcie jakie 400 IQ tutaj weszło na pełnej. 78 tych, superaśnie. Tutaj coś u góry jest, jakiś jastrząb, ale my do niego nie będziemy podchodzić, bo on nas zaraz zaatakuje, czy tam orzeł, whatever. Chociaż przydałoby mu się skopać zadek. Dobra, ryzyk fizyk. Dobrze, dobrze. 300 IQ akcja to była. No, nasz stan wygląda teraz tak, 5 na 10, 2 na 3, okej, okay, dobra, czyli potrzebujemy jeszcze znaleźć dwóch żetonów bonusowych i będzie gitara.
No nasz total właśnie wygląda tak. Mamy 5 łapek i 2 na 3 bonusy żetonowe. Znaczy żeton bonusowy. Więc musimy teraz znaleźć jeszcze jeden. I oberwał śmieć. Bardzo dobrze. I tu jeszcze łapka, którą nie omieszkam ominąć. Bo mam zamiar ją mam zamiar ją zebrać. A nie, że mam zamiar ją ominąć. Drobne przejęzyczenie. Elegancko. Jest checkpoint, o kurde. Teraz to mi życie to uratowało. Teraz ja sobie mogę ginąć, kurde. Mogę nawet zaraz zginąć, nie ma problemu dla mnie. Chociaż trochę szkoda zdrowia, no ale z drugiej strony przynajmniej będę miał wszystko zapisane ładnie. Wiecie, co mnie trochę drażni w tym poziomie? Że czasami te dźwięki się bagują, bo ja czasami nie wiem, czy ja ten komar zdobyłem tego komara, w sensie zdobyłem, czy ja nie zdobyłem tego komara. I to jest trochę drażniące, nie będę tego ukrywał. A gdzie ta droga będzie prowadzić? Do jakiejś tęczy. Czy na końcu tej tęczy będzie skarbiec ze złotem? Przekonajmy się! Serio, naprawdę? Okej, niech gra sobie... Niech gra sobie życzy coś takiego, nie ma problemu dla mnie. Ja na szczęście mam tutaj wszystko ładnie zebrane. Nie można się do niczego doczepić, ponieważ jeszcze raz sprawdzę, żeby się upewnić. 7 na 10, 2 na 3. Czyli cały czas mamy zapisane, więc nie ma czego się denerwować. Byłbym zdenerwowany, gdyby ten mój progres się nie zapisał, bo wtedy to miałbym powody do zdenerwowania się. Ale tak to... Jak się wszystko zapisało, jak jest wszystko w porządku, to po co się denerwować? O! I tam u góry będzie złote jabełko. I tam od razu się odpalił pilot. W telewizorku! Cholera jasna, mogłem zginąć. Dobra, nie śpiewaj. Co tu będziemy mieli na tej tęczy? Łapki! Nie byle jakie, bo geksowe łapki. Tu mamy pilot. Na samym końcu tęczy, więc dobra, jeden pilot mamy ogarnięty. Drugi pilot mieliśmy za posągi, który jest w bramie, tam na początku poziomu, więc to już też mamy ogarnięte. I trzeci pilot za złote jabłka, A więc, moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, jak zdobyć teraz któryś z tych pilotów. No i poza zdobyciem któregoś z tych pilotów, to jeszcze zrobienia 100% pełnym. Pełnego 100%, bo brakuje nam tylko jednej łapki i jednego żetonu bonusowego. I my mamy to, zamiar to zrobić. Okej. Ładnie. Tylko po co mi teraz ten power up mrożący krew w żyłach? Aha, już chyba wiem po co.
It's all Greek to me. Jeszcze nam tylko 6 brakuje. Dobra, szukamy teraz tego śmiecia, szkieleta. I po co on nam? Żeby dostać się wyżej? A, no tak, rzeczywiście, żeby się wyżej dostać, no. Tylko spoko, jest tutaj pilot. Ale... Gdzie są... Bo mi się tutaj coś nie zgadza. Gdzie jest jedna łapka i gdzie jest jeden bonus? Halo? Gdzie to? Znaczy to znaczy, że jakby... Ja wiem, że nie mam 100% pod względem tych komarów. To sobie już możemy ustalić na sam start. Że ja sobie zdaję z tego sprawę, żeby nie było. Żeby nie było tutaj jakichś niedomówień, bo wiem, że jeden komar to jest za tego przygłupa, co za tą bramą tam stoi i tam mamy pilot do zebrania. Ale chciałbym zadać pytanie, gdzie jest żeton bonusowy. I chciałbym zadać pytanie, gdzie jest jeszcze jedna łapka, bo powinna być, a jej nie ma. Dobrze, moi drodzy. Zatem teraz zadajmy sobie pytanie, gdzie do cholery jasnej jest ta jedna łapa. Chyba, że wiem, gdzie ja mogłem ominąć komary i ten. Ja chyba już nawet wiem, gdzie. Moi drodzy, ja chyba wiem, gdzie. Zanim polecimy tutaj, to wypadałoby ruszyć jeszcze gdzie indziej. Ale zanim tu wyruszę, to oczywiście Herkules! Przecież tu nas jeszcze nie było, moi drodzy. W tę stronę nie płynęliśmy. Przecież tam może coś być. No oczywiście, że jest. Okej, mamy zrobione pod tym względem 100%, ale nadal niepokoi mnie fakt, że nie mamy komarów wszystkich. Dobra, jesteśmy na miejscu. Nie ma tu żadnych komarów, nic, co mogłoby mnie zainteresować, nic a nic. Dobra, tak więc robimy, co powinniśmy zrobić, czyli... Fajnie, mamy 98. Gdzie jest 99 i 00? Dlatego szukamy nadal. Będę tak długo szukał, aż kurwa nie wiem, co zrobię. Może nie wszystkie świnki zaatakowałem? Nie wiem. O! Błagam was! No błagam was! Let's get it on!